czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Mi to przez te łyse opony z przodu to kurde cienko idzie, wiesz, ci powiem. No zobacz moje. Myszkuje jak cholera, nie? Ciężko równowagę utrzymać, wiesz? Bo tam się trochę piachem osypałem, nie? Sorry, no spoko, ale byłem zadowolony, wiesz? Przynajmniej coś się działo. Jak na moją oponę, to i tak trochę rzuci. A ja mam z tyłu moc dobrą i wiesz, tył pcha, a przód... Muszę wymienić. Nie ma głupi. Kurde, ja to jeszcze supermoto bym chciał. No ja to traktuję jako supermoto, wiesz? Patrzyłem koła sam, ale drogi interes. Drogi interes jest, mi też tam. Beta, nie wiem, do 701 chciałem założyć i... Beta 2, 17 rok stoi w Niemczech, fajna na supermoto 350, ale chyba jakiś fake, bo napisałem do gościa, że mu tyle i tyle proponuje. Napisał ok, pasuje mu i się nie odzywa. Może wiesz, tak wystawił, a może niech się zastanawia, a czy sprzedać. Blisko tam jest. Po tej miejscowości tu mówię, hajpium przelał, by pojechali i ją wzięli, nie? No. Ma ta bajka, nie? Piękna. Może mamy jeszcze te. No supermoto, fajna głupawka, nie? No. Wiesz, lecisz w zakręt ze skrzyżowania i od razu bokiem, nie? To jest zarezerwowana. Tylko, że znowu widzisz, musi być ciepło, nie? Bo tak jak taka jest pogoda jak teraz, to nie kleją te opony w ogóle. No, kurde, słaby zaraz. Ale jak tak temperatura 25-30, nie? Asfaltu ze 40. No piękna ci powiem, kurde. No kurwa bajka, nie? No ładnie to wygląda. Na oryginalnym wydechu widzę. Wszystko jest. No, no taka jak moja. Tylko, no, który to jest? Rok? 15. 3 koła euro to nie duże pieniądze. No nie. No. Fajna okleina i... Tylko mówię, na lato, nie? Bo tak teraz to... No coś tam na koło można tam powyrywać, ale to już tak nie klei, wiesz? Już tak nie trzyma. A powiedz, a ta Yamaha który rok jest? 2.8. Ty, no piękna ci powiem. Teraz to ona już jest skatowana, jak ja ją kupiłem, to jest... Tutaj ubrałem ochraniacze, na zewnątrz podrapałem całe, wiesz, nie? No, ale to wiesz, to jest enduro, nie? Akumulator mi siadł, muszę nowy akumulator kupić, bo ona na rozruszki normalnie kolona, nie? Aha, aha. Masz rozruszki. To jest 250. 400. 450, co ty gadasz? A po tym silniku to wcale nie widać, że to jest 450. Nie sądzisz? Nie, no jest duży. Kurde ci powiem. No to jest 4,5, no. No ja pierdzielę. Mamo. I z jakiego biegu stawiasz na koło? Ja z czwórki. Aha. No ja też uczyłem się z czwórki, nie? Ja sobie strzelam z klamy, nie? Ja też. Bo ja... Ja robię kompresję i boch. A ja robię, a wiesz dlaczego? Żebym jak najmniej gazu użył na dole. Żeby wolniej. Jak... Żeby no tylko go podbić i żeby już tam utrzymać delikatnie. Ja będę chciał się nauczyć tego hamulca, bo to jest fajne, że jedziesz i nie nabierasz prędkości. Bo ja nabieram prędkość, nie? Robię takie... Znaczy dzisiaj to akurat, bo jak trochę pojeżdżę nią, to potrafię już tak, że równo jadę. Ale tak jak ten, to takie power wheeling mi wychodzi, nie? Że wiesz, 120 na jednym kole zapierdolę. No. Dasz radę. Będzie dobrze.
Bro. Koło. Bro. Mega było. Nagrałeś coś? Teraz tylko przerwałem. Z którego biegu stawiasz? 3 i przełączam na 4. Albo 4, ale rzadko 4. Na ogół 3 i przełączam. Bo wtedy dłużej pojadę, wiesz? Większa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.